Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich, odpowiednio 81, 3x oraz 4. Stąd wynika, że... No i pytanie jest o x-a. Czyli co robimy? Własność ciągu geometrycznego, własność trzech kolejnych elementów wyglądała następująco. Jak mamy trzy kolejne elementy a, b oraz c, to zachodzi taka własność, że a razy c, pierwszy razy trzeci, daje środkowy do kwadratu, czyli b do kwadratu. Czyli u nas, zobaczmy, 81 razy 4 musi dać 3x do kwadratu, czyli zapiszmy, 81 razy 4 daje nam 3x do kwadratu. 81 razy 4 to jest 324, to daje 3x do kwadratu, czyli 9x kwadrat. Dzielimy przez 9 stronami, 324 podzielić przez 9, to jest x kwadrat. Pierwiastkujemy, no i co będziemy mieli? Pierwiastek z 324 to jest 18, pierwiastek z 9 to jest 3. I to jest nasz x, czyli x to jest 18 trzecich, czyli 6 lub minus 6, bo pierwiastek z x kwadrat jest... Znaczy tutaj jakby równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, jedno dodatnie, drugie ujemne. My w odpowiedziach mamy tylko x równe 6 i też jest powiedziane, że są wyrazy dodatnie, dlatego minus 6 wykreślamy. Czyli x jest 6, czyli tutaj mam 3 razy 6, czyli 18.